Ktoś kiedyś napisał takie opowiadanie. W brzuchu brzemiennej kobiety rozmawia dwoje dzieci. Jedno wierzące, drugie nie. Niewierzące pyta: wierzysz w życie po urodzeniu? Wierzące odpowiada: oczywiście. Wszyscy wiedzą, że istnieje życie po urodzeniu. Jesteśmy tutaj teraz po to, aby stać się silnymi i przygotować na to, co czeka nas potem. To wszystko to głupstwa. Nie ma żadnego życia po urodzeniu, powiada niewierzące. Czy możesz sobie wyobrazić, jak mogłoby wyglądać takie życie? Wierzące odpowiada: szczegółów nie znam, ale tam będzie więcej światła i radości. Będziemy na przykład jeść ustami. To śmieszne. Przecież mamy pępowinę, która nas karmi. Tu jeszcze nikt nigdy nie powrócił. Życie po prostu kończy się z narodzinami, odpowiedziało niewierzące. Na to drugie rzekło: ja dokładnie nie wiem, jak będzie wyglądało nasze życie po narodzeniu, ale na pewno zobaczymy mamę. Ona się o nas troszczy. Mamę? Zapytało niewierzące. Ty wierzysz w mamę? No to gdzie ona jest? Wierzące dziecko powiedziało: przecież ona jest wszędzie, jest wokół nas, dzięki niej żyjemy. Bez niej by nas nie było. Na to niewierzące: to jakiś absurd. Nie widziałem żadnej mamy, więc jej po prostu nie ma. Nie zgadzam się z tobą, odrzekło wierzące. Czasami, gdy wszystko wokół cichnie, można usłyszeć, jak ona śpiewa. Poczuć, jak dba o nasz ukryty świat. Ja wierzę, że nasze prawdziwe życie zacznie się po urodzeniu. Trwajcie we mnie, a ja w was trwać będę. Takie słowa zostawił nam Pan Jezus w dzisiejszej Ewangelii. Co to znaczy trwać w Chrystusie? Tłumacząc te słowa, Pan Jezus użył przykładu z przyrody. Ja jestem prawdziwym krzewem winnym, a Ojciec mój jest tym, który uprawia. Każdą latorośl, która we mnie nie przynosi owocu, odcina, a każdą, która przynosi owoc, oczyszcza, aby przynosiła owoc obfitszy. Latorość, kiedy jest połączona z krzewem, rozwija się, rośnie, czerpie substancje odżywcze. Jeżeli jest oderwana, po kilku dniach, tygodniach usycha, ginie. Tak działa prawo natury, prawo przyrody. Trwanie w Chrystusie można również odnieść do tego obrazu z opowiadania, które było przytoczone na początku. Dziecko, które jest pod sercem matki i rozwija się przez 9 miesięcy, niejako trwa w swojej mamie. Dzięki niej żyje i rozwija się. I chociaż dziecko jest człowiekiem zupełnie nowym, wyjątkowym, niepowtarzalnym, innym i różnym od matki, to jest od niej zależne. Trwa w swojej matce. Ciało matki daje dziecku ochronę i poczucie bezpieczeństwa przez te 9 miesięcy. I moi drodzy, to porównanie możemy odnieść do trwania w Chrystusie, ponieważ Kościół jest mistycznym ciałem Pana Jezusa, a On, Chrystus, jest głową tego ciała, głową Kościoła. Trwając w Kościele, trwamy w tym mistycznym ciele Pana Jezusa, które daje nam ochronę
przed potępieniem i poczucie bezpieczeństwa na drodze do zbawienia. Dalej przez to biologiczne połączenie matka karmi dziecko, które rozwija się pod jej sercem. I Pan Jezus także nas karmi, jeżeli trwamy w Nim. Karmi nas łaską, przede wszystkim łaską uświęcającą. Dalej wszystkimi łaskami, które wypływają z różnych modlitw. Następnie karmi nas swoim słowem, bo nie samym chlebem żyje człowiek, lecz każdym słowem, które pochodzi z ust Bożych. Karmi nas swoim ciałem. Bierzcie i jedzcie. Bierzcie i pijcie. To jest moje ciało. Kto spożywa moje ciało i pije moją krew, ma życie wieczne, a ja go wskrzeszę w dniu ostatecznym. Trwanie w Panu Jezusie to czerpanie z pokarmu, który nam codziennie daje. Matka karmi swoje dziecko niezwykłym pokarmem, jakim jest miłość. I to jest niesamowite, to jest przepiękne i bardzo tajemnicze. Kiedy te dwa serca, serce matki i serce dziecka, przez 9 miesięcy biją tym samym rytmem, rytmem miłości matki i dziecka. I dziecko tą miłością w sposób przepiękny, ale jakże tajemniczy karmi się, kiedy ta więź między matką i dzieckiem tworzy się, nawiązuje i pięknie przez te 9 miesięcy rozwija. I drogie matki w stanie błogosławionym, pamiętajcie o czymś niesamowitym i mistycznym. Kiedy przystępujecie do Komunii Świętej, przyjmujecie Pana Jezusa Eucharystycznego. Karmicie się tymi łaskami, które otrzymujecie w Eucharystii, ale z tych łask w jakimś sensie też korzystają wasze dzieci, które nosicie pod sercem. Pan Jezus Eucharystyczny w Komunii Świętej wasze dziecko obejmuje także swoim błogosławieństwem. I mamy tutaj podwójną moc błogosławieństwa. Trwać w Chrystusie to również karmić się Jego miłością, która wypływa z Jego najświętszego serca, otwartego dla nas na krzyżu, aby ta miłość wylewała się jak najszerzej. I to serce jest prawdziwe, jest realne i jest żywe, ponieważ Pan Jezus zmartwychwstały, który siedzi po prawicy Ojca, jest żywy. Wstąpił do nieba ze swoją duszą i ciałem. I taki jest po prawicy Ojca. Pan Jezus, gdy zmartwychwstał, powiedział: dotknijcie mnie, zobaczcie, że moje ciało jest prawdziwe. Duch nie ma ciała ani kości, jak widzicie, że ja mam. Macie coś do jedzenia? Podali mu kawałek pieczonej ryby. On zjadł razem z nimi. Widzieli, że on jest prawdziwy, żywy i też ten fizyczny. I to prawdziwe serce Jezusa cały czas bije. Po prawicy Ojca bije rytmem miłości do każdej i do każdego z nas. I gdy nasze serce wchodzi w ten sam rytm Bożej miłości, trwamy w Panu Jezusie. I po co to wszystko? Po co to wszystko tutaj na ziemi? Po co to trwanie w Jezusie tutaj, tu i teraz? Po to, abyśmy kiedyś mogli trwać w Nim i z Nim przez całą wieczność. Kto spożywa moje ciało i pije moją krew, ma życie wieczne, a ja go wskrzeszę w dniu ostatecznym. I człowiek, który trwa w Chrystusie, nie boi się śmierci, nie boi się wieczności, ponieważ śmierć staje się dla niego pełną nadziei
i pokoju bramą. Bramą do pełnego trwania w Jezusie, to jest w Bożej miłości. Amen.